Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku po raz trzeci już jest dr Michał Marek. Dzień dobry doktorze, witam Cię Michale. Dzień dobry, witam serdecznie również. Przypomnę tylko, dr Marek związany z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki o dezinformacji i propagandzie Operacja Ukraina. Spotykamy się Michale po raz kolejny i zacznę, nie wiem, może od trochę mniej oczywistego pytania. No, pan Szojgu chyba cię poznał. To już dawna sprawa. Rzeczywiście trochę, trochę temu był przynajmniej taki, taka publikacja Rosjanie, rosyjski Gazeta Roo, rosyjski portal rzeczywiście pokusił się o to, aby zasugerować, że na tajnym spotkaniu sam Szojgu miał wymieniać właśnie pięć czy sześć takich najgorszych natowskich centrów propagandy, które atakują Rosję i tam rzeczywiście przynajmniej z tego artykułu wynika, że tym polskim najbardziej podłym centrum to... Oprócz naszych czarnych pająków, to byłem ja i moje, właśnie założone przeze mnie Centrum Badania Z Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, więc no przynajmniej mogę sądzić, że rzeczywiście tutaj Rosjanie śledzą, przynajmniej obserwują moje, moje konto na Twitterze. Nie wiem, no w każdym razie ostatnio oczywiście zaktywizowali się na tym tle po mojego obrazu, ale mojego wizerunku, no ale taka powiedzmy dosyć specyficzna forma deprecjonowania, gdyż no, nazywają mnie tam polskim propagandystą, propagandystą polskiego reżimu. No, no, jest to forma nobilitacji, raczej chyba tak. tak. Tak należy na to spojrzeć. Z uśmiechem. Michale, pytam celowo, bo nie ujmując kompletnie twojej działalności, jednak jest to inicjatywa, ja bym powiedział, oddolna, oczywiście o pewnych naukowych podstawach, analityczna. No, no kwestie strategii oczywiście też w to wszystko wchodzą, ale jednak nie jesteś ośrodkiem typu Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, więc. Oczywiście. No to właśnie. Skąd ten sukces? Jesteś tak dobry? Czy to sobie wyszukują, właśnie pewne ośrodki, jakby ich kształt, wielkość ma dla nich pewne wtórne znaczenie? No bo pytam pod tym względem, żeby też zrozumieć ich tok rozumowania. To jest bardzo ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad nim, ale jeżeli teraz jedyna myśl, jaka tutaj w głowie mi zaświeciła, to raczej może chodzi mi o to, że po prostu udaje mi się w pewnym pewnym momencie, no zdarza mi się trafić w takie czułe ich przekazy, bo oni w swoich materiałach odnoszą się do konkretnych, najczęściej odnoszą się do konkretnych moich wpisów. I Widocznie po prostu tam trafiam w takie punkty, które ich troszeczkę bolą. Albo ostatni taki przykład dotyczył tego, że wyśmiałem tą narrację o rzekomych przygotowaniach Polski do ataku na Białoruś. Dokładnie to, ten wpis, w którym kolejny raz Rosjanie przedstawiają mapę, jakie konkretnie będą kierunki naszego uderzenia. Tak, w dodatku ta mapa dosyć nieprofesjonalnie, no, no mówiąc wprost, po prostu szczałki namalowane na, w pańcie, no, no wyglądało to dosyć biednie. I być może ich to po prostu uderzyło gdzieś trafią w jakieś czułe punkty, albo te, być może po prostu dekonstruuje te narracje, na którym im akurat bardzo zależy. I, może może czują się tutaj w tym w tym jakiś sposób dotknięci, no to jest bardzo ciekawe pytanie, ale rzeczywiście jest to intrygujące, dlaczego, dlaczego nie, nie, nie tak często, powiedzmy, starają się deprecjonować właśnie obraz takich kluczowych instytucji, poważnych, wielkich instytucji z dużymi budżetami, no, no jest to ciekawe, tak, no bo tutaj no, dobrze dobrze powiedziałeś, no moja, moja instytucja no, nie, nie dysponuje jakimś szalenym budżetem, absolutnie nie i raczej jest to po prostu inicjatywa o właśnie naukowym charakterze, inicjatywa oddolna absolutnie no jest, jest to ciekawe. Pomyślę nad tym jeszcze, szczerze mówiąc. Życzę oczywiście dalszych sukcesów i doceniania <laughs> przez to. <tą relację>. Dziękuję. <laughs> Dziękuję bardzo. Michale, rozmawialiśmy po raz pierwszy w odcinku 70, po raz drugi w 80. Podcast na celowniku no, no już dobija prawie do ostatniego odcinka. Jak z tej perspektywy czasu, czy zauważasz tak naprawdę, że narracja właśnie w jakiś sposób, zarówno ta rosyjska, jak i pokrywająca się z nią, bo chyba tak by trzeba ująć ta białoruska, one się w jakiś sposób właśnie zmieniają? Czy to, o czym powiedziałeś, czyli te straszenie, bo przecież się mówi, że Polska się militaryzuje, także faktycznie tak trochę nas się łechta, bym powiedział, że będziemy mieli tą najsilniejszą armię lądową. Że właśnie przez tą militaryzację, że to jest zagrożenie wręcz dla suwerenności w ogóle bytu Białorusi, że pod pewnego rodzaju przykrywką pewnej Unii, o której niektórzy również i w świecie naukowym, tu taki mały przytyk wspominali polsko-ukraińskiej, że my wcale nie chcemy tej Unii, że to nie chodzi o to, abyśmy w ten sposób prowadzili Ukrainę do NATO, tylko że chcemy przecież tą zachodnią część Ukrainy połknąć, a umówmy się, to przecież dostawaliśmy, może i niższej rangi kanałami i mniej oficjalnymi, propozycje jednak podziału tej Ukrainy, na które co oczywiste nie przystaliśmy. Tutaj tylko korekta, no raczej, raczej u nas rzeczywiście takie głosy o polsko-ukraińskiej federacji i tak dalej, no ale to nie środowiska naukowe, tylko bardziej publicystyczne, zdecydowanie bardziej publicystyczne, tutaj starają się nam wrzucić takie narracje, które no de facto są powielaniem narracji rosyjskiej, tylko no, no ja nie sugeruję, że te osoby oczywiście mają związek z Rosją, czy chcą dbać o interesy Rosji, absolutnie nie, ale gdzieś tutaj, gdzieś tutaj po prostu nie wiem, nie wiem jakiś swój cel, jakiś tutaj swój cel na zaistnienie medialne, być może chodzi, chodzi być może właśnie tym osobom o zaistnienie medialne, Medialne w oparciu o takie kontrowersyjne tezy, ale właśnie takie lobują z nie do końca wiadomych i zrozumiałych dla mnie powodów. Ale jeżeli wracając do podstawowego, jeżeli wracamy do podstawowego pytania, czy te narracje uległy jakimś kolosalnym zmianom? Nie. Jeżeli popatrzymy na to, jak Rosjanie przedstawiają Polskę, w jaki sposób, czy to w przestrzeni rosyjskojęzycznej, czy właśnie w anglojęzycznej, bo to pamiętajmy, francuskojęzycznej, pamiętajmy, że Rosjanie tak samo, te same narracje starały się przerzucić na zachód, czy do Afryki, o, szczególnie teraz. W kontekście kryzysu, właśnie w Afryce, Rosjanie mocno tutaj akcentu, stawiają akcent na kreowanie Polski, na Zachodu, NATO, Stanów Zjednoczonych, na ten czynnik, który prowokuje konflikty. Tak? Więc tutaj nie doszło do żadnej kardynalnej zmiany. Kluczowe te metanarracje, one nie uległy zmianie, natomiast pojawiło się mnóstwo nowych wątków. Na przykład wątek dotyczący obecności tzw. Wagnerowców. Na Białorusi, tak? No tego, tego wątku wcześniej nie było, on się pojawił rzeczywiście relatywnie niedawno, ale to, to jest ta sama meta o, o Polsce, która w tym momencie, na przykład o Polsce, która przygotowuje się do ataku na Białoruś, tak, do ataku na swojego sąsiada. Czy to czasem Rosjanie mówią, że przygotowują się do ataku na Ukrainę, czasem na Niemcy, teraz czasem na Rosję, no a teraz koncentracja na, na rzekomym ataku na Białoruś, więc w tej wizji rzeczywistości, na przykład to, że polskie, polski rząd czy w ogóle struktury państwa polskiego postrzegają obecność grupy Wagnera jako zagrożenie, i w tym momencie dochodzi do wzmacniania potencjału obronnego Polski na wschodzie kraju, właśnie między innymi w związku z obecnością tzw. Wagnerowców na Białorusi, no to Rosjanie przedstawiają to jako taki wyimaginowany powód, tak? czynnik, który Warszawa po prostu sobie wymyśliła, i uznała, że jeżeli będzie o tym trąbić na lewo i prawo, tak, to Polacy przymkną oko i będą akceptować do właśnie militaryzację państwa, czy też te właśnie przygotowania, które de facto mają zakończyć się wielkim atakiem Polski na Białoruś, czy też na całe państwo związkowe, tak, na, na Rosję i na Białoruś. Więc tutaj to są po prostu kolejne wątki, które ugruntowują, odświeżają te narracje, które znamy już od wielu miesięcy. Polska jako zagrożenie, Polska jako państwo, które zaatakuje prędzej czy później którego ze swoich sąsiadów, Polska jako wróg pokoju, Polska jako siła rusofobiczna, destabilizująca, generująca problemy dla całego świata. No To znamy już od wielu nawet lat. Tylko w pewien sposób właśnie zmienia się trochę rzeczywistość. Bo okej, okay, to o czym powiedziałeś, ja bym w pewien sposób może rozróżnił, nie wiem, może się mylę, może wyprowadzimy z błędu, bo wspomniałeś m.in. o Wagnerowcach w Białorusi, ale to są jakby... Fizyczne sytuacje, które mają miejsce, ale metody i narzędzia działania de facto w tej propagandzie, w budowaniu tej całej narracji są dokładnie te same. I teraz z takich zdarzeń przecież nie od wczoraj, no ciężko powiedzieć, że nam dochodzą, ale jednak no, okazuje się, że prawdopodobnie tych rakiet, które wleciały na terytorium Polski, no to było trochę więcej niż jedna. Były te nieszczęsne balony, całkiem niedawno przecież śmigłowce i to też nie o przypadkowej dacie. Teraz przecież będziemy mieli Święto Wojska Polskiego. Zastanawiałeś się, czy coś z racji tego może się wydarzyć? Bo za chwilę jeszcze będę chciał Cię zapytać o te nieszczęsne wlepki, plakaty i tym podobne materiały, które w grupa Wagnera w Polsce dysponuje. Czy coś tutaj dla Ciebie budzi, budzi jakiś niepokój? Czyli tak, wracając do tego pierwszego zagadnienia. Pamiętajmy, że powinniśmy, przynajmniej w mojej ocenie, powinniśmy zachowywać dystans, to znaczy dystans pomiędzy, no właśnie pomiędzy pewnym popadaniem w skrajne, z jednej strony bagatelizowaniem zagrożenia, a z drugiej strony przeskrawianiem zagrożenia wynikającego właśnie chociażby z obecności właśnie tak zwanych Wagnerowców na Białorusi. Czyli zagrożenie, ryzyko tego, że czy to 15 sierpnia, czy w każdy inny dzień Dojdzie do prowokacji na granicy polsko-białoruskiej czy na granicy polsko-rosyjskiej, jest no na, na tym samym poziomie, tak? Ono może się stać, tak? Może dojść do prowokacji z użyciem na przykład właśnie osób, które będą czy to tzw tak zwanych Wagnerowców, czy osób, które będą po prostu udawać Wagnerowców do, takiego, do takich działań, czyli do formy operacji hybrydowej naszej granicy z użyciem już po prostu broni, na przykład przeciwko, naszym, przeciwko funkcjonariuszom służby granicznej czy przeciwko żołnierzom, do nich może dojść, tak? Takie ryzyko istnieje i musimy być na to gotowi ale znowuż nie możemy też oczekiwać, nie możemy też przesadzać, aby nie doszło rzeczywiście do mówię tutaj o działaniach informacyjnych, nie możemy tu do komunikacji, tak nie możemy przesadzić w drugą stronę, bo pamiętajmy, Rosjanie starają się poprzez wykorzystanie obecności Wagnerowców na Białorusi, starają się stymulować panikę w Polsce. Jeżeli my będziemy podchwytywać te wątki, czyli będziemy również przesadzać z eksponowaniem tego zagrożenia wynikającego z ich obecności, no to niejako wtedy Troszeczkę działamy na korzyść strony rosyjskiej, tak? Łamiemy się, tak? Poddajemy się tej narracji. Więc tutaj warto zachować dystans, ale oczywiście to, że jutro może dojść do jakiejś prowokacji, takie ryzyko istnieje, tak? Czy to na przykład w powietrzu, tak? Czy to próby z użyciem już sił lądowych, w sensie po prostu grupy, na przykład dywersyjnej, no, może dojść. Ale nie popadałbym tutaj, raczej bym mimo wszystko oceniał takie ryzyko, mimo wszystko jako, jako mało prawdopodobne, chociaż to tak ja mówię, no, wszystko może się zdarzyć obecnie. Jeżeli chodzi natomiast o samą tutaj kwestię, Nalepek, wlepek, które pojawiły się w Krakowie i w Warszawie, to ewidentnie mamy do czynienia z działaniem z kolejnym elementem właśnie tej operacji, o której tutaj wspominam, czyli dotyczącej prób zastraszenia, prób stymulowania paniki w Polsce, właśnie w kontekście obecności wagnerowców na Białorusi. Bo nalepianie, umieszczanie logo grupy Wagnera w miejscach publicznych, a później pozycjonowanie tej informacji w rosyjskojęzycznej infosferze to jest nic innego, jak próba właśnie zwrócenia uwagi Polaków na to, że ci wagnerowcy rzekomo już przedarmi się Na terytorium Polski. Oni tu są, werbują. Tak? No, większość polskich i dziennikarzy i właśnie środowisk opiniotwórczych, ekspertów, raczej, raczej z dystansem podeszło do tej, do tej kwestii. Nie daliśmy się tutaj wpędzić właśnie w tą pętlę paniki, więc no, tutaj ten cel Rosjan nie został osiągnięty. Raczej podchodzimy do tego w sposób mocno zdystansowany. Służby Zatrzymały te osoby to jest, to jest jakby no absolutnie konieczna rzecz, i tutaj trudno, trudno to krytykować, bardzo, bardzo dobrze te osoby zostały zatrzymane. Możemy tylko zakładać, że oczywiście tutaj tych celów oddziaływania było dużo więcej, chociażby właśnie to, co Rosjanie robią teraz, czyli próba wykorzystania tego zdarzenia, tak rozlepienia tych wlepek do celów, do wewnętrznych celów informacyjnych, czyli kreowanie Polski na przykład na państwo owładnięte szpiegomanią, rusofobią, gdzie biednych Rosjan, którzy po prostu nalepiali sobie ulotki, zostało zatrzymanych. Biedni Rosjanie są prześladowani przez polski reżim, tak, a przecież nic tak właściwie z nie robili. Nalepki sobie polepili. Więc Rosjanie tutaj na pewno mieli kilka wyznaczonych celów, ale też warto pamiętać, że tego rodzaju działania mogą się powtarzać, gdyż one nie wymagają jakichś nakładów finansowych dużych ze strony Rosji, tak? Wystarczy znaleźć dwóch chętnych, którzy mają jakieś powiedzmy już odpowiednie podłoże ideologiczne, tak? Bo pamiętajmy to przynajmniej z tych doniesień, które możemy obserwować w sieci, i mamy do czynienia z osobami związanymi ze środowiskiem kibicowskim, rosyjskim, którzy po prostu, no i tutaj już komunik z komunikatami naszych służb tak otrzymali pieniądze i udali się do Polski, aby takie działania zrealizować. No, zdecydowali się tak, być może nie byli zbytnio, nie, nie Spodziewali się, tak nie dostrzegali tutaj jakiegoś poważnego ryzyka, podjęli się takich działań, no i zostali zatrzymani. I proszę mi powiedzieć, jaka tutaj strata dla Federacji Rosyjskiej, wizerunkowa czy też inna? No, no żadna, tak. My w Polsce doskonale wiemy, na co Rosjan stać, wiemy, że takie działania podejmują. Jeżeli chodzi o środki finansowe, to osoby na pewno nie były jakieś tutaj specjalnie szkolone, to nie są agenci gieru. Zakładam przynajmniej, tak, zgodnie z tymi informacjami, które mamy, że to nie są specjalnie super wyszkoleni agenci gieru, tylko właśnie osoby, które po prostu zaoferowano na pewną kwotę finansową, a ich strata nie wiąże się z niczym poważnym, więc Rosjanie to jest po prostu kolejny element właśnie działań, Rosjanie też sądują naszą reakcję, sprawdzają jak na to zareagowały nasze służby, jak nasze społeczeństwo, jak, nasza, jak osoby, czy też media, które kształtują opinię publiczną na to reagują, no, czy podchodzimy do tego na poważnie, czy się śmiejemy tylko z tego, tak? bo znowuż też przesada z ignorowaniem tego rodzaju zagrożeń, to też nie jest właściwe postępowanie, I tu Rosjanie studiują, obserwują, analizują i tego rodzaju działania będą się powtarzać, ale wydaje mi się, w mojej ocenie przynajmniej takiej, jeżeli popatrzymy na to, bo zobaczymy oczywiście, jak dalej ten temat się będzie rozwijał, ale na ten moment wygląda, że tutaj i nasza opinia, i osoby, które kształtują opinię społeczną i nasze służby zareagowały społeczeństwo spo i w sposób odpowiedni, tutaj Rosjanie raczej nie osiągnęli żadnego poważnego, właściwie żadnego sukcesu na tej infosferze rosyjskiej. Na dany moment ten temat nie jest jakby aż tak jeszcze eksploatowany, aby można było zakładać, że cel wewnętrzny informacyjny był kluczową kwestią tej operacji. Absolutnie nie. No właśnie, doktorze, bo działania informacyjne i działania psychologiczne, czy je będziemy interpretować łącznie, czy rozdzielnie, to tak naprawdę broń łosieczna. Wspominałeś między innymi też o komunikacji, myślę, że w domyśle miałeś właśnie w głowie komunikację strategiczną, ja przed naszą rozmową wrzuciłem taki krótki dziesięciominutowy komentarz wideo o wielce i wszystko mówiącym tytule Grupa Wagnera rekrutuje w Polsce, czyli Psyops. I tak naprawdę tam się chciałem odnieść do tego, co to wszystko może oznaczać. Wspominałem m.in. o tych rzeczach, o których Ty powiedziałeś, ale mam takie inne pytanie. Nie chodzi mi o to, abyś krytykował, tylko może wskazał, czy, czy Ty byś być może co nieco zrobił inaczej, bo komunikat jest taki, tak, że zatrzymano dwie osoby, oczywiście pomógł w tym wszystkim monitoring. Policja razem z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego tak naprawdę dopełniła swoich obowiązków, no i teraz zarzuty, jakie są stawiane. Między innymi o propagowanie symboli, które są zakazane. No, powiem szczerze, tam literki Z nie widać, tylko jest logo grupy Wagnera. Jest mowa o szpiegostwie. Ja powiem szczerze, do końca działań typowo szpiegowskich chyba do końca nie widzę. Jest mowa o współpracy z obcym wywiadem. Okej, okay. tutaj możemy coś, że tak się kolokwialnie wysłowie dokleić. Ale jak dla mnie, skoro uznajemy wszyscy w Europie grupę Wagnera jako organizację terrorystyczną. To może w tą stronę powinniśmy pójść i tak naprawdę podsumowując, o co mi chodzi w moim pytaniu. Czy czasem na okrętkę i dość ogólnie przedstawiane to, co w pewien sposób zarzucamy zatrzymywanym osobom, w opinii publicznej nie powoduje właśnie takiego, nie chcę powiedzieć, że zobojętnienia, ale poczucia, a chyba to nie do końca jest zrobione tak, jak być powinno. Czy właśnie ta komunikacja strategiczna również na kierunku wewnętrznym, czyli rząd, służby, w kierunku obywatela nie powinna być bardziej taka precyzyjna. Oczywiście, momentami musi być bardzo ogólna. Ja to całkowicie rozumiem. Tylko czy czasem do przesady uogólniając, nie tworzymy właśnie efektu odwrotnego, czyli jakiegoś takiego i trochę braku zaufania, i pewnego rodzaju wątpliwości. Tutaj trudność, no trudno się nie zgodzić. Po pierwsze, zawsze można wszystko zrobić lepiej. Tak? To jest taka no, podstawowa zasada w życiu. Nie ma rzeczy, której by się nie dało zrobić lepiej. Ale abstrahując od takich ogólników z pewnością to, że cały czas, że jakby ten wątek oskarżeń o szpiegostwo jest tak bardzo eksponowany, on spowoduje prędzej czy później, że społeczeństwo rzeczywiście może na to zobojętnieć. Chyba, że dojdzie już do konkretnych, konkretnego skazania, tak potem ta sprawa będzie dalej wyjaśniona i omówiona tak konkretnie. Dobrze by było, aby omówiono taki właśnie jeden przykładowy case. Dlaczego? Już powiedzmy po czasie, tak po za parę tygodni, być może za, za parę miesięcy, ale omówić konkretnie dlaczego takie oskarżenia, jakie tutaj mamy konkretnie dowody, jeżeli oczywiście ta, ta sprawa, jeżeli tak, tak służby zadecydują i, ta sprawa, i tą sprawę będzie można tak objaśnić. Pamiętajmy, że nie wszystko można tak dokładnie precyzyjnie opublicznić ale przydałoby się, aby rzeczywiście społeczeństwo dostrzegło, tak aby omówić konkretny case, być może case w wielu miesięcy, aby właśnie doszło do takich precyzyjnych, precyzyjnego objaśnienia, o co w tym chodzi, jakie są zagroże, zagrożenia, dlaczego takie, a nie inne oskarżenie. To by pomogło, tak. Nie wiem na ile można rzeczywiście w konkretnych przykładach coś takiego zrobić, ale oczywiście bardziej precyzyjne informacje z pewnością by pomogły, bo pamiętajmy, to też nie jest tak, że władza i służby z automatu cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. Na to wszystko notorycznie trzeba pracować. I szczególnie teraz, w dobie tak bardzo intensywnych. Działań dezinformacyjnych, które prowadzone są przeciwko Polsce, również w naszej infosferze, chociażby przez prorosyjskich aktywistów, czy właśnie osoby bezpośrednio współpracujące, czy też mające związki z Federacją Rosyjską. No, konkrety, precyzja, na tyle, na ile jest to możliwe, bardzo byłaby mile widziana. Czyli tak naprawdę warsztat naukowy się tutaj nam kłania, a De facto, tak i zaufanie do społeczeństwa, tak? Zaufanie w intelekt społeczeństwa. To, że społeczeństwo ma swoje potrzeby, ma swoją potrzebę wiedzy, którą trzeba zaspokoić, bo jeżeli nie zaspokoimy ją my, to zaspokoi ją nasz przeciwnik i wtedy będzie gorzej. Zdecydowanie trudno się nie zgodzić z taką opinią. Michał, bo ja Cię pytałem, co się zmieniło od naszych poprzednich spotkań. Pewnie też się zastanawiasz tak naprawdę, co będzie za chwilę, co będzie w przyszłości. Pewnie pewne modele robisz, pewnie prognozujesz, i czy obserwując to tak naprawdę, co ta wschodnia strona, tak ich nazwijmy, robi, to najpierw ma miejsce zdarzenie, potem następuje narracja, czy czasem bywa być może na odwrót? Najpierw tak naprawdę narracją przygotowuje się grunt pod coś, co się za chwilę wydarzy. Masz takie obserwacje, czy właśnie co jest pierwsze? Tu tak trochę pytam, ja wiem, czy była pierwsza. Kura czy jajko, ale może jakieś wnioski udało Ci się wyciągnąć, a tym samym, bo to pytanie jest takim jakby przedstępem przed, przed kolejnym. Czyli czy być może obserwujesz coś, co pozwala Ci wyciągać wnioski, co za chwilę może się wydarzyć? Oczywiście, że tak. Tylko to jest bardzo, bardzo, bardzo taka no trudna sprawa, mówiąc szczerze. Bardzo trudna materia, ale zacznijmy może po kolei. Jeżeli chodzi o to, co jest najpierw narracja czy wydarzenie? W większości przypadków najpierw jest wydarzenie. Nie mam twardych dowodów, nie mam tutaj twardych danych, na ile narracji, ile wydarzeń, ale z moich obserwacji tutaj z moich obserwacji z moich badań wynika, że najczęściej w zdecydowanej większości mamy wydarzenie, które wydarzenie, które nawet czasami zupełnie nie jest zależne. Właściwie w większości też przypadków ono nie jest zależne od Federacji Rosyjskiej, tylko mamy wydarzenie, a później odpowiednia narracja, już to wydarzenie jest w odpowiedni sposób zmanipulowane. Aby, aby po prostu no, realizować cele tak, czyli i wewnętrzne, i zewnętrzne Federacji Rosyjskiej. Oczywiście mamy też do czynienia z sytuacjami, które celowo są wykreowane i mają osiągnąć, mają wywołać odpowiedni efekt. Tak? I to jest taka no, roboczo nazwijmy, taka klasyczna operacja wpływu, która od podstaw jest zaplanowana, wcześniej zbudowany właśnie odpowiedni grunt, czyli wypuszczane są specjalne narracje, które przygotowują do tego, aby zaistniał czynnik, który jeszcze je wzmocni. I na przykład przygotowuje do już konkretnej, jeszcze większej, konkretniejszej operacji. Tak, no oczywiście takie, takie działania też są podejmowane, ale to jest raczej, raczej, jeżeli popatrzymy na całość działań strony rosyjskiej, to to jest raczej rzadkość. Najczęściej są to reakcje. I to bardzo łatwo, bardzo łatwo. To się przejawia w sposób ciekawy, kiedy Rosjanom coś się dzieje nie po ich myśli, wówczas nie ma szybkiej reakcji. Widać, że nie są przygotowani na pewnego rodzaju przykry dla nich obrót spraw. Wówczas ich aparat dezinformacyjny zatrzymuje się, widoczne są takie bardzo silne niezbieżności przekazu. Coś, co u nas wywołuje zdziwienie, kiedy jeden propagandysta krytykuje władzę, drugi zupełnie emituje inną narrację. No, takie rzeczy się też u nich zdarzają. To nie jest tak, że ich aparat dezinformacyjny jest całkowicie jest, powiedzmy, supermaszyną, która nie popełnia błędy. No, szczególnie się to przejawiło podczas pierwszego ataku na Most Krymski czy, czy podczas cofania się Rosjan, czy to z Hersonia, czy to, czy to na przykład spod Kijowa. Tak. W takich momentach krytycznych ich aparat po prostu się zatrzymuje. Ale jeżeli popatrzymy na inne przykłady, no to na przykład mamy pewnego rodzaju, jeżeli chodzi nie stricte o zdarzenia, tylko o przekazy, o budowę przekazów, to takim czynnikiem podstawowym, do wprowadzenia narracji jest powoływanie się na przykład na zachodni autorytet. Czyli Rosjanie uruchamiają swojego człowieka na zachodzie, który specjalnie mówi odpowiednią tezę, która później, na którą później powołują się media wewnętrzne, tak? albo na przykład mają w Polsce, Polsce, tak to jest polsko, polskojęzyczne źródło, ale oczywiście rosyjskie, czy też rosyjsko-białoruskie, no, niezależny dziennik Polski, tak? taki portal, który po prostu jest prowadzony bezpośrednio przez naszych wschodnich oponentów i. A oni lubią właśnie opublikować bzdurny artykuł, totalnie dezinformacyjny, a później twierdzą, że to Polacy tak mówią. tak? Czyli to jest od podstaw wykreowany, powiedzmy, wykreowany czynnik. Ale jeżeli chodzi o takie stricte zdarzenie, no to tutaj już na przykład taką klasyką, którą należałoby poważnie rozbić i rzeczywiście poświęcić temu kilkugodzinny wykład, to jest na przykład operacja dotycząca ataku na skrzynki mailowe polskich polityków, czy całość informacyjnego aspektu. Operacji na polsko-białoruskiej granicy, tak, wywołanie kryzysu migracyjnego. Tu mamy od podstaw wywołane zjawisko, które później jest wykorzystywane do, do, odpowiedniego, do odpowiednich działań dezinformacyjnych i wówczas wokół zjawiska już powstają narracje, tak? Więc najpierw zjawisko, potem narracje, ale zazwyczaj, zazwyczaj mamy do czynienia z tym, że po prostu pojawia się pewne zdarzenie i ono jest opisywane. Zdarzenie niezależne od Rosjan, a potem dopiero narracje. Czyli niekoniecznie analiza tego, co się pojawia w infosferze, da nam możliwości, że tak się wyrażę, przewidzenia pewnych zdarzeń, choć nie jest to oczywiście Daje... niewykluczone. Właśnie to, to jest ta bardzo trudna do określenia materia, co właśnie wyraziłem na początku, bo jeżeli popatrzymy na to, co teraz w polu informacyjnym robią Rosjanie, jeżeli chodzi o polsko-białoruskie pogranicze, to ewidentnie przygotowują się do tego, aby przeprowadzić prowokację, a potem mają już gotową bazę, aby zrzucić winę za tą prowokację na Polaków, tak? Że to przecież oni teraz budują przekazy o tym, że to Polska wymyśliła na przykład tą informację totalnie bezpodstawnie, wyimaginowaliśmy sobie ich obecność, ich dwóch helikopterów w naszej przestrzeni powietrznej. Tak? To jest jedna z naszych prowokacji i my cały czas przygotowujemy się do ataku na Białoruś, cały czas jesteśmy prowokatorami, cały czas prowadzimy hybrydowe działania przeciwko Białorusi i z tego możemy wnioskować, jeżeli popatrzymy przynajmniej na historię wojny ukraińsko-rosyjskiej, to mamy prawo wyciągać wnioski takie, że Rosjanie po prostu przygotowują grunt do tego, aby rzeczywiście taką prowokację atak na po, hybrydowy atak na na przykład na, no, na obszary przygraniczne, tak ze strony białoruskiej przeprowadzić. Ale znowuż, czy mamy do czynienia z, po prostu z tą dozą niepewności w obecnym chaosie informacyjnym i w mnogości prowadzonych przez przeciwko Polsce operacji? Nie możemy z tego wysnuć jednoznacznych wniosków. Więc tutaj warto um, analizować ich przekazy pod kątem pewnych sygnałów, szczególnie, że Rosjanie lubią wykorzystywać e, formę działań, operacji wpływu do komunikowania zachodowi swoich potrzeb, tak? e, swoich oczekiwań, swoich żądań. Tak? To na przykład miało miejsce przed rozpoczęciem już operacji pełnowymiarowej. Rosjanie wprost e, mówili, poprzez swoje komunikaty, czy poprzez właśnie działania, operacji wpływu, działania dezinformacyjne, o tym, czego oni tak naprawdę żądają, tak? oddania, tak, oddania do ich dyspozycji całej Ukrainy, tak, wycofania się, ustąpienia, kapitulacji, tak, zachodów względem ich roszczeń, no tu Rosjanie komunikują i dają pewne sygnały, ale znowuż to jest bardzo cienka materia, bardzo delikatna materia, bardzo delikatna materia i tutaj nie możemy tak sobie ze stuprocentową pewnością pewnych wniosków wyciągnąć. To zawsze jest to ryzyko, że też damy się im nabrać na coś, tak? że, że niestety nie, nie do końca, nie do, że możemy dać się im oszukać. No. Trzeba być bardzo ostrożnym tutaj z ostatecznymi wnioskami. Wnioskuję, że dla Ciebie tym najważniejszym podmiotem, który w pewien sposób chronisz jest oczywiście Polska, ale tak naprawdę swoje obawy mają także Litwa i Łotwa, tak? No i też w pewien sposób patrzymy na to, co Białorusini czynią względem naszej granicy, jak i tych dwóch krajów bałtyckich. Ale mamy jeszcze ten obwód Królewiecki, i jakiś czas temu były właśnie takie informacje, i dlatego też między innymi o to Cię pytałem. Czyli najpierw były te informacje, że w obwodzie Królewieckim mogą się znowu jakieś osoby pojawić. Pewnie u nas wszyscy się znowu zastanawiali, ale jak to? Myśmy przecież przygotowali granicę polsko-białoruską, a teraz znowu za wodę będziemy mieli problem. I zobacz, te informacje były, tak, że z powodu być może jakieś osoby będą pewne działania przeprowadzać. To na razie odpukać i mam nadzieję, że tak będzie. Miejsca nie ma, ale można w tym wszystkim wnioskować, że nie wiem, czy kiedyś próbowałeś w jakiś sposób procentowo to określić, ale czy nie jest często tak, że Rosja chyba mniej bezpośrednio atakuje Polskę, a częściej wykorzystuje. Do tego Białoruś. Czy robiłeś tego typu badania, bądź jakieś porównania? Jeżeli chodzi o badania statystyczne, to robiłem i nadal pracuję nad badaniami dotyczącymi tego, jak często w ich przekazie na temat Polski, w jakich kategoriach umieszczana jest Polska. tak? Na przykład na, na stronie naszego centrum jest taki monitoring, dane monitoringu opublikowane za zeszły rok, teraz nad bieżącym pracuję. Czyli na przykład najczęściej teraz, jeżeli chodzi o te wnioski, o ja mogę powiedzieć. Za lipiec najczęściej o Polsce mówi się źle przez pryzmat Białorusi, dopiero później przez pryzmat NATO, a dopiero później przez pryzmat Ukrainy. Czyli tutaj takie dane ilościowe mogę w ramach swoich badań tak przedstawić. Innych tutaj badań statystycznych nie prowadzę. Na pewno Polska, to też jest wymowne, gdyż widać, że poprzez tego rodzaju działania traktuje się troszkę priorytetowo Moskwa troszkę priorytetowo traktuje Budowę negatywnego obrazu Polski na Białorusi. Na pewno z, tej, z tych wniosków, które teraz mogę wyciągać, to Rosjanie postrzegają właśnie niszczenie pozytywnego, czy też w ogóle neutralnego wizerunku Polski na Białorusi jako coś ważniejszego niż jakby tam dokładają, o jeżeli połączylibyśmy, jeżeli chcielibyśmy osiągnąć iloraz zdolności do osiągnięcia celu oraz wkładanych środków. To zdecydowanie Rosjanie stawiają na kierunek białoruski niż na kierunek ukraiński. Na Ukrainie wiedzą, że zniszczenie polskiego, pozytywnego obrazu Polski będzie zdecydowanie trudniejsze niż na Białorusi. I po drugie, na Białorusi prędzej po prostu osiągną ten cel: czyli ich celem na Białorusi jest zastraszenie społeczeństwa i wokół tego strachu konsolidowanie go, konsolidowanie Białorusinów wokół idei sojuszu rosyjsko-białoruskiego, wokół idei potrzeby rozlokowania na Białorusi rosyjskiej armii która jako jedyny czynnik jest w stanie zabezpieczyć ich, ochronić przed podłymi polskimi imperialistami. Tak? Rosjanie naprzemiennie wrzucają ten wątek dotyczący tego, że Polska zaatakuje Białoruś, Polska zaatakuje Ukrainę, Polska zaatakuje obwód królewiecki. One pojawiają się naprzemiennie. Ale to właśnie ta kwestia Białorusi, niszczenie kreowania nas na dla Białorusi, dla białoruskiego narodu, dla pokoju na Białorusi, to jest zdecydowanie dla nich coś, co uznawane jest za większy priorytet niż kierunek Ukrainy, niż Straszenie Polakami na Ukrainie, i widzą, że tam rzeczywiście to przynosi efekty. Czy można w pewien sposób wnioskować, że Rosja wystraszyła się pewnych mimo wszystko, jakkolwiek to nie zabrzmi, pozytywnych relacji polsko-białoruskich, bo znawcy tematu, znawcy Rosji, Białorusi, Ukrainy, oni mówią, że ta Białoruś jest tak naprawdę najbardziej proeuropejska -pro z tych wszystkich społeczeństw, nie tyle państwa, społeczeństw. I czy być może Rosjanie wystraszyli się tego, że. No przecież jakby nie patrzeć, jednak ulica, no niestety nie do końca skutecznie, ale jednak przeciwko władzy wystąpiła i może Rosjanie się boją pewnego rodzaju powtórki o trochę innym już wymiarze i ewentualnie efekcie. Stąd próbują gdzieś w, w białoruskich głowach zaszczepić, że no lepiej dla Was niech będzie tak, jak jest, a ta Polska czy Europa wcale nie jest dla Was taka fajna. Może, może tutaj pewnego rodzaju operacja też jest prowadzona. Raczej stawiałbym na to, że Rosjanie nie tyle się gdzieś tutaj obawiają proeuropejskich nastrojów na Białorusi, tylko raczej oni starają się, oni, ich po prostu celem strategicznym jest zajęcie, przejęcie pełnej kontroli nad tym państwem, tak samo jak przejęcie pełnej kontroli nad Ukrainą. To wynika z, no, chociażby z podstawowych z mitów, z mitów państwowych, tak? mitów państwowotwórczych Federacji Rosyjskiej, czy też ogólnie mitów właśnie rosyjskich. Rosja bez Białorusi i bez Rosji. Przepraszam, Rosja bez Białorusi i bez Ukrainy, szczególnie bez Ukrainy, no nie jest imperium, tak? Nie jest państwem wielkim mocarstwem, państwem mocarstwowym. Historia Rosji bez Ukrainy, bez tej zawłaszczenia historii Ukrainy. To zaczyna się dopiero w wieku XV czy też XVI, tak? No, to nawet niech będzie XIV, tak? To nie, to nie jest czas. Tu brakuje wtedy tego łącznika pomiędzy III Rzymem, pomiędzy właśnie Bizancją, pomiędzy tą historią znacznie, znacznie starszą. I tak samo bez Białorusi. To jest ten, tak jak sobie wyobrazimy, to drzewo z trzema konarami, tak? Oni tak to przedstawiają. Jeden konar to właśnie Rusi, Ro Rosja, tak? i mamy tą Białoruś i to powiedzmy Rosję czy też właśnie po prostu Ruś-Ukrainę. No więc z tej perspektywy yy, takim podstawowym elementem jest to, że po prostu Rosjanie, jeżeli chcą budować swoje państwo jako imperium, muszą posiadać w sferze yy, wpływu kulturowego yy, i yy, po prostu no, politycznego i tak samo militarnego państwo białoruskie. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o nastroje na Białorusi, to pamiętajmy, Białoruś też nie jest państwem jednolitym i zupełnie inaczej Postrzegany jest zachód czy Polska na zachodzie tego kraju, zupełnie inaczej jest właśnie w miastach na zachodzie, w miastach takich jak Mińsk w centrum tak, kraju, a zupełnie inaczej w miastach na wschodzie kraju, czy też ogólnie na wschodzie i na południu tego kraju. Więc tu też takie zero-jedynkowe podejście do Białorusi nie jest w mojej ocenie właściwe. Ale pamiętajmy, że Rosjanie też uwzględniają w swoich działaniach specyfikę Białorusinów, specyfikę tego narodu. Czyli pewnego rodzaju. Jakby to dziwnie nie zabrzmiało łagodność, czy też gotowość do no, taka źle pojęta gościnność, to znaczy, że Rosjanie, którzy tam są, mogą sobie, czy też goście, właśnie goście, trudno Rosjan nazwać gośćmi, powracając do sedna, Rosjanie wiedzą, że dla Białorusinów kluczem jest zastraszanie i oddziaływanie ich poprzez straszenie widmem wojny, powtórki scenariusza ukraińskiego. Dla Białorusinów najważniejszy jest teraz, aby był tam spokój, przynajmniej w percepcji Kremla. Jest spokój, utrzymanie statusu quo. Czyli można ich straszyć. Można ich straszyć przede wszystkim e, widmem wojny, widmem Majdanu. Jeżeli e, od lat tłucze się Rosjanom i Białorusinom do głowy, że całe zło, które spotkało Ukrainy, Ukrainę, to był efekt Majdanu to w percepcji Rosjan dla przeciętnego Białorusina oczywistym jest, że jeżeli dojdzie w tym kraju do radykalnej zmiany politycznej, na przykład do przewrotu, tak, no przewrotu państwowego, przepraszam, źle, źle, źle to ująłem, jeżeli dojdzie do rewolucji, tak, jeżeli dojdzie do rewolucji, do zmian poważnych, głębokich zmian społecznych i ukierunkowana państwa na zachód, to w ich percepcji oczywiście to będzie wina zachodu, to będzie zachodni psyops, to będzie zachodnia operacja, to będzie kolorowa rewolucja, która zakończy się wojną. I z tej perspektywy Rosjanie po prostu straszą Białorusinów. Nie idźcie drogą Ukrainy, będziecie mieć wojnę. Jeżeli się zorientujecie na Polskę, wasze państwo upadnie, zniknie, tak? Podli Polacy was zanektują w pełni, to skończy się wojną albo okupacją. I oni w ten sposób oddziałują na nich. Raczej wykorzystują nas jako czynnik, który jest po prostu pewnego rodzaju. Takim demonem, takim, no mówiąc, mówiąc po takim diabłem, który można ich straszyć, tak? ale tym bezpośrednim, tym, co najbardziej wpływa na ich psychikę, to obawa przed powtórzeniem losu Ukrainy. Dlatego oni nie będą w swojej masie, jako cały kraj, nie będą się bezpośrednio, przynajmniej tutaj mówię z perspektywy Moskwy, tak? z perspek z perspek zgodnie z tym, jak Rosjanie widzą ich Białorusinów, oni nie będą opowiadać się za Zachodem i za Polską gdyż będą wiedzieć, że to może się zakończyć dla nich wojną i lepiej popierać Łukaszenkę, lepiej popierać przyjaźń rosyjsko-białoruską, niż doprowadzić do wojny nawet kosztem tej, tego ryzy podjęcia ryzyka, która może zakończyć się chociażby wzrostem poziomu życia na Białorusi. Tak? To nie jest warte tego ryzyka. Tak? Więc to, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zagadnienie, ale pamiętajmy, że jeżeli oceniamy to, jak Rosjanie pracują z społeczeństwem białoruskim czy ukraińskim, czy polskim warto pamiętać o tym, że oni patrzą na te społeczeństwa też w pewnego rodzaju zakrzywiony sposób. Jeżeli my oceniamy ich działania, to nie możemy oceniać w ten sposób, tak jakbyśmy my patrzyli na te narody, bo oni patrzą na te narody i na nas zupełnie inaczej. Jeżeli chcemy oceniać ich działania, to musimy zrozumieć ich podejście, podejście Rosjan do tych narodów. I to jest pewnego rodzaju klucz sprawy. Wiesz co, no bo można by się zastanawiać w pewien sposób tak przynajmniej my jako Europa to trochę odbieramy, że Putin osiągnął swój efekt odwrotny, NATO się powiększyło, granica Rosji z NATO się wydłużyła. No i teraz właśnie pytanie: to Rosji będzie zależało na państwowości tak naprawdę Białorusi, czy to taka tylko wydmuszka ma być? Czy Bo chodzi mi tak naprawdę o to, żeby zapytać dość. No nie wiem, czy to kontrowersyjne jest pytanie, ale. Być może Rosji zależy na tym, żeby tę granicę z NATO mieć jak najdłuższą, aby można było kawałek po kawałku podkuwać w najróżniejszych miejscach, no i czynić swoje, że tak się wyraża, dość w dużym skrócie myślowym. To jest też ciekawe zagadnienie, jednakże tak nam, taka pierwsza myśl, jako tutaj jako przyszła mi do głowy, to raczej to, że Rosjano po prostu mimo wszystko nie wyszło. I oni nie spodziewali się takiego rozwoju wydarzeń. Pamiętajmy, że Rosjanie, i to jest ich bardzo słaby punkt, oni lubią wierzyć, w sensie nieprzeciętni Rosjanie, tylko środowiska decydentów, lubią wierzyć w wykreowane przez siebie mity. I to jest czynnik, który wielokrotnie legł u podstaw ich błędnych decyzji. Oni wierzyli w to, że Ukraina nie istnieje, że Ukraina się rozpadła w roku 14, i podjęli się ataku na, już na, 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 na kierunku dombaskim, tak? Po tym, jak się udało im przeprowadzić operację na Krymie, oni byli przekonani, że reszta kraju, reszta kraju się posypie. Zaatakowali, byli pewni, że odniosą szybkie zwycięstwo. Nie wyszło, bo nie rozumieli przemian społecznych, które zaszły na, 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 na Ukrainie. To samo 24 lutego, tak? Oni też myśleli, uda się, państwo ukraińskie się rozsypie, to nie będzie w ogóle problem, to nie będzie problem, armia się podda, raz, dwa, trzy, nie wyszło. I to samo z NATO, oni zakładają, że NATO i do tej pory zakładają, jestem o tym przekonany, że do tej pory zakładają, iż NATO się posypie, NATO jest słabe, kiedy Rosjanie tylko mocniej nacisną, NATO ucieknie, NATO się rozpierzchnie, we, od wewnątrz się zniszczy i rozsypie. Nie udało się im. Oni um, zakładali, że tak będzie, i przez to też zakładali, że NATO nie rozszerzy się. NATO się jednak rozszerzyło i uważam, że to jest ich błąd, ale mimo wszystko wątpią, aby wyciągnąć z niego wnioski. I to jest taka perspektywa, oczywiście tutaj teoretyzujemy, ale jeżeli jest prawdą to, co mówię, to największym problemem dla nas i zagrożeniem, czy to dla Polski, czy dla całego NATO, jest to, że Rosjanie wierzą, że jeżeli zaatakują jednego członka sojuszu, to reszta nie przyjdzie z pomocą. I to otwiera nas na to, że Rosjanie mogą zaryzykować i rzeczywiście zaatakować, na przykład, Litwę, wywołując wojnę pomiędzy NATO i Federacją Rosyjską, zakładając, że po prostu no, państwa bałtyckie zostaną zajęte i koniec wojna się skończy. Tak? I to jest dla nas poważne ryzyko i zagrożenie, i nie możemy tego ryzyka bagatelizować. Ale też to jest ten czynnik, który ten wniosek który możemy wyciągać ze sposobu w jakim Rosja informuje, komunikuje, w jaki sposób rozmawia i opowiada o rzeczywistości w zafałszowany sposób swoim obywatelom. No patrząc doktorze na pewno nieracjonalne wręcz zachowania i działania no niestety ale i tak smutnych scenariuszy nie należy wykluczać, więc trzeba się przed tym zabezpieczać. Na koniec dosłownie krótkie pytanie bo, słuchając tego wszystkiego, czy mówisz, to tak naprawdę nie sposób uciekać od cybernetyki w domyśle tej cybernetyki społecznej, czy, czy w swoich właśnie analizach, swojej pracy naukowej, gdzieś też się odnosisz do, do tej nauki, czy zostawiłeś ją w pewien sposób trochę z boku? Pytam również pod tym kątem, że jeden z najbliższych moich odcinków także będzie w tym temacie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo informacyjne, bo o nim rozmawiamy, to właśnie na nim staram się skoncentrować. I tu staram się podkreślać, czy rozmawiamy o bezpieczeństwie informacyjnym. I mamy drugi aspekt, to jest bezpieczeństwo, właśnie ten cyber security, tak? bezpieczeństwo cybernetyczne. I to oczywiście te dwa pola oczywiście są, przenikają się ze sobą i nie ma co tego wątpliwości, ale bezpieczeństwo cybernetyczne staram się troszeczkę zostawić właśnie innym ekspertom, i tu oczywiście rozwijam dopiero się w tym kierunku, ale nie chcę jeszcze wchodzić w tą sferę. Pozostawiam sobie jeszcze czas na uzupełnienie wiedzy. Jeżeli tak to można ująć. No, to życzę samych sukcesów na przyszłość. Dziękuję, ale jeszcze właśnie tutaj można zaznaczyć, że ta sfera rzeczywiście jest coraz bardziej ważna, jest coraz bardziej nabiera na znaczeniu, ale jako ekspert, który zajmuje się właśnie sferą humanistyczną, tak działań, mm. działań właśnie natury hybrydowej, czy też właśnie bezpieczeństwa informacyjnego, bo to jest ta humanistyczna, humanistyczny element w ogóle sfery bezpieczeństwa, raczej staram się na nim koncentrować i tutaj. Równolegle być ekspertem z tych dwóch zagadnień, to to już rzeczywiście wymaga całkowitego poświęcenia się tym obu zagadnieniom. A tak jak, tak jak każdy, każdy z Państwa, każdy ze słuchaczy, też człowiek stara się mieć jeszcze trochę swojego prywatnego życia i po prostu mówiąc wprost, brakuje czasu, aby tu się jeszcze poświęcić, odkrywając na tą drugą sferę. Mówiąc trochę pół żartem, pół serio, naukowcom pozostaje tylko łączyć hobby z tymi zainteresowaniami typowo naukowymi. Zdecydowanie tak. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku był dr Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autor książki Operacja Ukraina. Doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo za zaproszenie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.